szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tak, RMF FM. Mówimy o planach szczepień w Polsce. Prasa też o tym pisze, że już po świętach. Pyta, jak to będzie wyglądało tutaj, no to, czytam no to, to odpowiadamy, że to no nie za dobrze. Szczepienie to żadna przyjemność. No, chyba, że mówimy o szczepieniu się z kimś, prawda? Z panią pielęgniarką. Strzykawka i igła w ramię, no tak? Właśnie, no właśnie, i to trzeba będzie obnażyć bicepsa. I to jest najgorsze w tym szczepieniu, bo no niektórzy no nie mają co obnażyć. Tak. Trochę wstyd. No. Patrzy pani pielęgniarka. A, to już pan obnażył ten tak. swój biceps. Przepraszam. Przepraszam, myślałam, że to gałąź. Wstawaj. Wstawaj, szkoda dnia. RMFM. Teraz trochę o polityce. Jest cytat z Grzegorza Schetyny. Hołownia jest symbolem skutecznej kampanii. O, panie Szymonie, proszę uważać. Ktoś, kto chce być pana przewodniczącym. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Ustaliliśmy, że pasuje tak. tam tylko dołożyć umpa, umpa, umpa. Tak. Troszkę tego brakuje i byłby większy hit. I panie czuła, Michale, czuła. Jakby trzeba było, to ja robię czuła, czuła, czuła. Olbratowski umpa, umpa i mamy i jedziemy to. Z takim hiciorem, że nic, ale słuchajcie, bo to ważniejsze rzeczy teraz. Temat pytona wraca. Mówiliśmy w faktach, że Floryda zastanawia się nad uznaniem pytona birmańskiego za zwierzę jadalne. Tak, i my ustaliliśmy z Olbratowskim, że rosół się z pytona źle gotuje, bo wystaje z garnka do drugiego pokoju. Albo i do dalej. I są pytania pod 12,2 miliony. Halo? Dzień dobry. Ja sprawię tego pytona. Tak? Ja mam tylko takie jedno pytanie. Jak smakuje udko z pytona? Jak smakuje znaczy, udko z pytona? No, no. To tak jak udko z karpia, tylko trochę inaczej. No, zasadniczo, kochany, zależy to od panierki. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Ale teraz na moment musimy zmienić klimat. Będzie o weselach, a konkretnie o weselu w Malezji. Zakaz organizacji wesel to ostatnio procedura prawie na całym świecie, ale niektórzy kombinują. Czytam właśnie, że w Malezji zorganizowano wesele na ponad 10 tysięcy osób. O moja. Ale procedur nie złamali, bo zrobili wesele drive-thru, podjeżdżali goście pod okienko, składali życzenia i odbierali paczkę weselną. Boję się, że polski wujek by na takim weselu no nie pobawił no się, nie? Bo nic tu nie jest napisane, że po północy mogłeś wrócić po strogonowa. Tak, ale wiesz co, w Malezji może nie być strogonowa. Jak wesele bez strogonowa? To po co robić wesele? Od kielicha musi być strogono. Ale oni tam w Malezji to za bardzo nie piją alkoholu. O Boże, jak no. to powiedział Krzyżak w Krzyżakach. Pogański kraj, pogańskie obyczaje. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. O przygotowaniach do świąt to się może przydać, to może być ważne, jeśli chodzi o wypieki. Dawaj, bo jestem na bieżąco. Naukowcy piszą w Nature, w takim piśmie naukowym, że drożdże mogą być homoseksualne. Mogą rozmnażać się przez krzyżowanie komórek tej samej płci, tak tutaj napisali. Tak szczerze to przyznam się, że nie wiedziałem nawet, że drożdże mogą być heteroseksualne. No, to ja jeszcze mniej wiedziałam niż ty. W ogóle nie wiedziałam, że drożdże mogą być seksualne, że mają płeć. A okazuje się, że są i mają. O Boże. No to co są pan małe rozrabiaki te drożdże takie malusie. Co się tam pod tym płaszczykiem tego ciasta, co rośnie, musi dziać? No powiem, że tak, co się musi dziać gospodynią w ręku, o zgrozo. Właśnie. I teraz wyposażeni w tę wiedzę musimy bardziej uważać, czy podczas wyrabiania ciasta to ciasto się do żon, no że się tak powiem, za bardzo nie klei. Tak, i prośba do żon, trzymajcie ciasto z dala od mężów. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia.
Gdybym potrafił grać na jakimkolwiek instrumencie, to grałbym tak jak w tym numerze. Perdoname. Gdybyś potrafił, Boże, tobie chłopie dać cymbały i byś się pogubił. Proszę was, Tomkowicz. No, on by z tamburyni się zgubił. Ty, akordeonista, a ty masz coś, miałeś przygotować jakiś przegląd show biznesu, proszę mówię bardzo. Mówię do wszystkich, tylko nie do Jacka Tomkowicza. Dobra, szanowni państwo, dobra, teraz. Bo mam z cyklu fest znani, o których my mało wiemy. Może być? Może, bardzo fajne. Jessica Mercedes, kojarzycie? Tak, ona ma brata. Wiecie, jak się nazywa brat Jessica Mercedes? No. Justin. Sam Justin, czy ten? No co, czy co? No czy może Justin Wartburg? Albo co? Nie wiem, poza tym Mercedes to jest chyba jej jakiś przydomek, a jej brat jest chyba normalnie, no nie? Ty, a właśnie, jakbyś chciał przetłumaczyć Jessica Mercedes na polski, to jakby to było? Janina Nysa. No. Dobra, panowie, do sedna, bo a więc tak, Janina, to znaczy nasza syrenka. Dobra, przepraszam. Jessica przyznała i tu cytuję: osobiście jestem za jak najszybszym zatrzymaniem epidemii i powrotem całego świata do normalności. I brawo. I wydaje mi się, że powinniśmy zostać przy tej osobistej wypowiedzi. No ale że co? No bo nie wiadomo, może służbowo chce, żeby to trwało. No? Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM.